Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy dzień, no Wy oglądacie z lekkim opóźnieniem w stosunku do tego, co nagrywam. Dzisiejszy dzień jest dniem zaraz po live'ie wtorkowym, czyli de facto dzisiaj mam urodziny, co nie ma żadnego znaczenia na jakby rozkład dnia naszego. Poza faktem, że pozwoliłem się obciąć tarąg. Jestem świeżo po prysznicu znowuż, także trochę jeszcze nie widać tego. Jest nie najgorzej. To co? To zapraszam Was bardzo serdecznie na wydarzenia dnia dzisiejszego. Bądźcie z nami, oglądajcie. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Serdecznie Was pozdrawiam. Miłego dnia. Oto co się dzieje u Adama. Adam przygotowuje sprzęt. Będzie sobie siedział jako pan redaktor. Podpina tutaj super profeska mikrofony. Ja sobie zaraz też podepnę. Są. Tutaj jest specjalny panel. Nawet nie wiem co to... Aha, do obsługi tego, tego, tak. Mikrofonu. No i będziemy zaraz... Wywiad robić. Robili wywiad. To znaczy, wywiad zapraszamy na kanał Raport z Państwa Środka i zobaczycie wywiad z Marcinem. Jeżeli tylko macie ochotę, zapraszam serdecznie na wywiad ze mną, który się pojawi jutro pewnie na kanale Raport z Państwa Środka, czyli u Adama. Mówiąc jutro, mam na myśli dzisiaj, bo Wy zobaczycie ten odcinek jutro. Czyli dzisiaj na kanale... Już był. Czyli już prawdopodobnie był. Bo rano, a Ty teraz rano puszczasz? Tak, Polska 6 rano. O, matko jedyna. Wyjechałem przy od Adama. Trochę ciemno. Nagraliśmy wywiad i teraz Adam z Krzysztofem sobie zostali, a ja jadę do siebie. Zobaczmy, co na dzielni. Na Total Pongu Pizza Hut się otworzyła. Dzisiaj, a tutaj, nieopodal Krzysztofa Jadana. Też się już otwierają jakieś nowe rzeczy. Tam jakaś restauracja, Starbucks. Tutaj nie wiadomo jeszcze co będzie. Burger King. Ale nie ekspresji, też fajnie. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze uchwycić sześciokołowy apokalips. Ale monster. Dawaj, stary, dawaj. Gonimy go. O kurwa. Dawno nie widziałem takiego. Nawet w Kambodży może zaskoczyć jeszcze to, na ulicy. Zaraz go dopadniemy, czekajcie. Dobra, mam to. Ale monster. Ja pierdziele. Ale fryka. Właśnie wróciłem od Adama i czeka mnie kolacja. Już ją tutaj napocząłem trochę. Kurczak, na którym gotowaliśmy dzisiaj rosół. Z ryżem oczywiście. Pyszny sos z barem zrobiła. Taki dość pikantny, lekko kwaskowaty. Rewelacja, które spowiadamy. A zaraz idę przygotowywać już się powolutku do dzisiejszego live'a. Ważna rzecz. Za każdym razem, jak mówię do dzisiejszego live'a, mam na myśli live'a, który odbywa się w moim tutaj czasie dzisiaj, ale Wy będziecie oglądać ten odcinek trochę później. Także ten live już się odbył we wtorek. We wtorek w Polsce. Około 18 czasu polskiego. To tak, żeby nie było wątpliwości. Ale ze mnie vloger, patrzcie. Nagrywam, jak już zjadłem. Ciocia wstała rano i przygotowała taką zupę, którą... To jest zupa specjalna na urodziny, urodzinowa zupa. Ona ma mielone mięso wieprzowe, ma boczek skrojony,
Miała też squidy, czyli kalmary, sałatę taką, czy tam kapustę i glony morskie. Robiona na bazie rosołu. To jest specjalna zupa urodzinowa. Ona jest bardziej w koreańskim stylu niż w kmerskim, ale specjalna urodzinowa. Zrobiona specjalnie dla mnie przez ciocię, która siedzi tutaj. Bardzo dobra. No jak widzicie, ja zjadłem całą od razu, zanim nagrałem. A teraz herbata czerwona puer. Taka urodzinowa sytuacja. Zobaczymy, jak będzie. Kocha czy nie kocha. Proszę bardzo. Chyba zakosili z pola golfowego. Przygotowałem się już do nagrania w pomieszczeniu, w środku, w sklepie, ale właśnie przyjechał samochód z tymi prętami, uzbrojeniem do budynku, więc zaraz będzie straszny hałas. Wychodzę zatem szybko na zewnątrz, żeby poinformować o tym, iż przeszliście samych siebie tym razem, jeśli chodzi o opisy do rysunku. No, parę razy popłakałem się ze śmiechu. Tak naprawdę powinienem co najmniej połowę z was absolutnie wyróżnić. Niełatwo było wybrać tych najlepsze. Wybrałem 3, a właściwie 4, ale 4 pójdzie dzisiaj jako suchar codzienny, czyli czas na kwas. A teraz lecimy. A ta tu. No to teraz twoja kolej. Nie dam rady, zjadłem już 2. Zresztą popatrz, jak wyglądamy. No to może damy temu chudemu, głodzonemu przez Marcina. Bardzo proszę. Życiowy, prawda, taki prawdziwy, dobry. Maria, ja. Twój dowcip o jabłkach idzie dzisiaj jako suchar codzienny. Także będzie w odcinku. Dawid Szymański. Ty miałeś coś, co mnie rozbawiło bardzo. I nie zdążyłem tego zapisać, zapomniałem, pamiętam tylko, że to było twoje. Przypomnij się, co to było, bo później przeleciałem przez te wszystkie komentarze i nie mogłem znaleźć. Marcin Hajduk. To jest update, czy upgrade takiego starego żartu, który też mnie kiedyś śmieszył. Idą 2 koty przez pustynię, nagle jeden mówi do drugiego: stary, nie ogarniam tej kuwety. I spadło keto jabłko. I bardzo dobre. Był jeszcze ktoś, tylko nie pamiętam, czy to nie właśnie, nie pamiętam, czy to był, nie był Dawid, twój żart. Co widzę na rysunku? Kot, jabłko, kot. Rzeczowo i prosto. Nie wiem, czy to było twoje, w każdym razie to też mnie rozbawiło. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o wyróżnienia, ale bardzo wam dziękuję. Jesteście super aktywni i mega kreatywni. No, przezabawnie, przefajnie, rewelacja. Dzięki wielkie. Łapa w górę dla was. Witam was serdecznie w Sucharze Codziennym, czyli Czas na Kwas. Dzisiaj żart od widza, widzki Maria Ja, która wysłała to jako komentarz do rysunku. Pamiętacie, 2 koty i pomiędzy nimi jabłko. No i ten dowcip dzisiaj idzie w naszym sucharze. Także uwaga, zapinacie pasy. Lecimy. Siedzą sobie 2 kotki. Siedzą. Na ławeczce siedzą. Sielska sytuacja. Cisza. Spokój. Nagle jeden tak patrzy. Jabłuszko piękne rośnie. Wziął, zerwał to jabłko. I nagle ziemia drży. Rozstępuje się. Dym wszędzie. Wszystko się trzęsie. Mgła. I z ziemi wychodzi taka wielka dupa. Koty tak patrzą, a dupa hop! Zabrała jabłko i z powrotem w tą dziurę. Dym się przerzedził, ziemia się zamknęła i wszystko się uspokoiło. I koty tak patrzą na siebie. Jeden mówi do drugiego: ale
Co to było? I nagle znowuż dym. Ziemia się rozstępuje, dupa się wychyla i mówi: Antonówka. Ja płakałem 5 minut. Akurat piłem wrzącą herbatę. No mało się nie zalałem tym. Super Maria, ja, było to czadowe. Mi się podobało bardzo. A was pozdrawiam. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego Sulara. Miłego dnia. Oglądajcie dalej. Witam was serdecznie przy nowym moim projekcie. Projekt piwo imbirowe, ginger beer. Jest to napój, który niekoniecznie musi być alkoholowy, może być równie dobrze napojem bezalkoholowym, wbrew temu, że w nazwie pojawia się słowo piwo. Jest to napój bardzo popularny za oceanem, a ja pomyślałem sobie, że spróbuję to wyhodować i zobaczyć, czym tak naprawdę on jest, bo piwo imbirowe, które kupuje się w sklepach, to jest zupełnie w Polsce, to jest zupełnie co innego niż ten taki własnoręcznie zrobiony nastaw. Co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali świeży imbir, cukier, wodę, odrobinę soku z cytryny, tudzież z limonki. Najpierw robimy nastaw. Robimy taki zacier ze świeżego imbiru. Jeżeli nie znacie pochodzenia imbiru, z którego chcecie to robić, warto może obrać go ze skórki, ponieważ ta skórka mogła być spryskiwana i wtedy nie będzie chciał nam ten zaczyn ruszyć. Natomiast no ja mam świeży imbir tutejszy i skórkę zostawiam. Ona będzie ułatwiała mi wręcz uruchomienie tego nastawu. Pierwsza rzecz to zetrzeć na dość grubym oku kawałek, ja wiem, 8 cm takiego imbiru, a potem będziemy się dalej bawić. Także ja teraz ścieram i widzimy się za chwilę. Imbir już starty, nie zajęło mi to tak dużo czasu, jak myślałem. Przekładam go sobie teraz do słoika, czystego słoika. Ja mam te słoiki o pojemności 730 ml. Powinno wystarczyć, ale jak macie większy, to też nie zaszkodzi, bo to ten zaczyn będzie nam pracował, a będziemy musieli go dokarmiać. Ja będę go dokarmiał chyba codziennie, chociaż różne są receptury. Niektórzy mówią, żeby zostawić na 2-4 dni nawet, żeby zdążył sobie popracować, to ja będę go obserwował. Zobaczymy po prostu, jak on zacznie swoją pracę jutro. Dobra, imbir wylądował w słoiku. Mam tutaj około 250 ml wody. Dodaję ją do mojego słoika i na tą ilość wody dam 2 łyżki cukru. 2 łyżki cukru. Całość zamieszam. Tak to wygląda. I ostatnia rzecz. Nie zakręcam tego zakrętką do słoika, tylko nakładam szmatkę. Chodzi o to, żeby zachować cyrkulację powietrza, żeby gaz mógł się spokojnie wydastować, a jednocześnie, żeby insekty nie właziły do środka. I tyle. I zostawiam to do jutra. A jutro przyjrzymy się, czy coś już się zaczyna dziać z naszym nastawem. Tak wygląda. Dzisiaj, potem zobaczymy, jak będzie wyglądał jutro. Zaraz go gumeczko złapię i nastaw zrobiony. Idę na krótki spacer. Tutaj budują dodatkowe zabezpieczenia. To znaczy, że będą pieli się bardzo w górę. Czyli budują tutaj spory. Wąski, ale wysoki wieżowiec. Jak może widzicie, chmurzy się bardzo, więc pewnie zaraz będzie znowu padało. Starają się złapać tą chwilę jeszcze bez banglania deszczu, tak żeby coś móc nagrać i do was powiedzieć. Korzystając z tego, że mam urodziny, pozwolę sobie na trochę szczerości. I może zacznijmy od tego. Dostaję sygnały od niektórych z was, są to pojedyncze na razie sygnały, ale są, że YouTube automatycznie sam z siebie odsubskrybuje, czyli jakby rezygnuje z subskrypcji mojego kanału i nie informuje was o tym, więc sami nawet o tym możecie nie wiedzieć. Mam do was bardzo gorącą prośbę, jeżeli moglibyście poświęcić chwilę i raz na jakiś czas, raz na kilka dni zerknąć, czy wam nie cofnęło subskrypcji,
będzie mi bardzo miło, bo wy w dobrej wierze mogliście dać tą subskrypcję, a YouTube z jakichś powodów ją po prostu cofnął, przez co rozwój kanału się na razie wstrzymał. A to jest ważne bardzo dla mnie, żeby kanał się rozwijał, bo pokładam w nim dużą nadzieję na przyszłość, iż urośnie on na tyle, że będę mógł nakręcać dla was coraz fajniejsze materiały, coraz częściej wyjeżdżając, coraz częściej pokazując więcej i więcej Kambodży i może coś, jak już granice otworzą wokół Kambodży. Będę chciał mieć możliwość przylatywania do Polski również i spotykania się z wami i pokazywania tam trochę też takiego mojego codziennego życia. No a do tego wszystkiego potrzebny jest budżet, potrzebne są finanse i te pieniądze mogą uzyskiwać z YouTube'a dzięki temu, że go oglądacie, że oglądacie reklamę. Natomiast no tak, musi tych odsłon i czasu oglądania być znacznie więcej. Ale tam coś ujadają. Zobaczcie, jakie małe takie trzy takie pierdółki na balkonie. Więc prośba z tymi subskrypcjami. To jest tak, raz, dwa. No to jest właśnie już, to gdzieś poniekąd to powiedziałem, że YouTube jest tym, co chciałbym robić tak na serio. Stąd też koncept na budowę tego studia, żebym nie musiał cały czas uciszać dżuny, jak coś próbuję nagrać, żeby wszystko lepiej się oglądało, czy jak gotujemy, czy jak robimy koktajle, żeby to wszystko wyglądało przyjemniej dla oka i brzmiało lepiej. I w tym kierunku chcemy iść, żeby to było coraz bardziej profesjonalne. Jak wam się podobał Raj Obiecany? Chcemy robić więcej takich podcastów, które będą takie troszkę obok tego, co się dzieje na co dzień w moim życiu. Na razie tam tych odcinków troszkę mamy w zanadrzu. Mam nadzieję, że się będą podobały. Co jeszcze? Miałem coś powiedzieć do hejterów, ale w sumie zapomniałem nawet co. Oni też dobrze są. Tak długo, jak trzymają się w miarę granic przyzwoitości, czyli nie... Tak, to też jest ruch na kanale, no, także nie jest najgorzej. Czyli co, o subskrypcjach powiedziałem, o tym, że zależy mi na tym, żeby kanał się rozwijał bardzo, bo... no to powiem właśnie, to do hejterów. To jeszcze jedna rzecz, ja wiem, że wy wiecie to, no ale jakbyście tego nie podciągali, nie wyciągali, to byście nie mieli co hejtować. Żebranie to jest proszenie o wsparcie finansowe, niekoniecznie finansowe, ale prośba o wsparcie, nie dając w zamian nic. Ja codziennie staram się dostarczyć partię rozrywki. Oglądacie to dlatego, że wstałem rano, wymyśliłem co zrobić, co nagrać. Poświęciłem swój czas na to, żeby gdzieś pojechać, gdzieś wyjść, coś wymyśleć. To jest robota na wiele, wiele godzin dziennie. Łącznie z przesłaniem, poskładaniem tego wszystkiego, udostępnieniem, odpisywaniem na wasze komentarze, na wiadomości. To jest robota na ponad pełen etat. I fakt, że zwracam się czasami z prośbą do was o pomoc, o wsparcie finansowe, o to, że nie jestem w stanie sam w tej chwili tego kanału bardziej rozwinąć na tym etapie, przy tej oglądalności, ja tego nie odbieram jako żebranie. Coś daję od siebie i dlatego czasami proszę o pomoc z waszej strony, bo chcę dać wam więcej, bo chcę dawać dalej, a nie skończyć i zamknąć ten kanał i trudno. Kolejna rzecz, która była, chwilą potrwała i się skończyła. Nie, zależy mi na tym bardzo, żeby to trwało jak najdłużej, żeby było coraz lepsze, coraz bardziej wam się podobało i żeby coraz więcej was oglądało. Przyjdzie, mam nadzieję, dlatego właśnie, tak jak mówiłem, taki moment, że będzie już tylu was oglądało kanał, że pieniądze z reklam z YouTube'a wystarczą na to, żeby realizować wszystkie pomysły. Natomiast na tym etapie, kiedy dopiero zaczynam, kiedy kanał dopiero raczkuje,
nie zawsze mam możliwość dokładać samemu. Także to nie jest żebranie, a ja przynajmniej tego tak nie odbieram. Staram się nie robić tego często, ale czasami proszę was o pomoc i tak naprawdę dzięki wam w dużym stopniu ten kanał jeszcze cały czas funkcjonuje. Dobra, bo dłużyzna, kochani. Ale tak jak mówię, urodzinowo, dlatego sobie pozwoliłem. Zobaczcie, jak się zmienia pogoda. Szybciutko, kilka minut. Niby pokazywałem wam przed chwilą, że te chmury już są. Ale teraz jest wiatr coraz mocniejszy. No i coś czuję, że zaraz lunie. I kolorystyka się zmieniła zupełnie. O, już lecą pierwsze krople. Będzie. Ulewa. Za moment. No i dobrze. Niech pada. Mam nadzieję, że wy macie piękną pogodę dzisiaj. Cieszcie się nią. Choć w deszczu też można robić fajne rzeczy. Dosłownie zdążyłem wyłączyć kamerę. Dosłownie. Wyłączyłem, zrobiłem krok w stronę chop-house'u i buch. O, teraz może grubo popadać. To jest równo godzina. Równo godzina, kiedy zaczęło padać. Nie maleje nic a nic. Mamy już po czwartej. Ja nie wiem, co teraz dalej będzie. Czy się coś da nagrać, jest to nie, no. Nie pozostaje nic innego, jak czekać. Nie zdążyłem się pożegnać w dniu wczorajszym z państwem. Robię to tym samym teraz. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Bardzo to miłe. Zapraszam was serdecznie na jutrzejszy kolejny epizod. Rano o 9:00 newsy. Po południu kolejny odcinek. A raj obiecany raz w tygodniu, najprawdopodobniej w każdą środę. Dziękuję. Miłego popołudnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się.